Jest godzina 3 w nocy i dzisiaj zagramy w przeklętego Minecrafta, który w dzień wygląda zupełnie zwyczajnie, ale w nocy kwadratowy świat zmienia się w koszmar. Moim zadaniem jest zabicie wszystkich przeklętych potworów, aby przetrwać klątwę i uratować świat. A jeżeli ta owca też was przeraża, zostawcie łapkę w górę. Zaczynamy, jestem w jakimś opuszczonym, mam nadzieję, że nienawiedzonym domu i to jest moje łóżko. Łóżko, w którym będę musiał zasnąć. Ale zanim to zrobimy, sprawdźmy, co my tutaj mamy napisane. Zabij wszystkie przeklęte potwory, aby przerwać klątwę. W skrzyni masz przedmioty, które ułatwią ci zadanie. Bądź ostrożny, w nocy nic nie jest takie samo. O kurczę, brzmi to nieźle. Zobaczmy, co mamy w skrzyni. Kilka chlebków. Aha! Jakieś dziwne dźwięki w tle. Mam jakąś książkę w ręku. Czekajcie, to jest za księga. Okej, zobaczmy. Wow! Straszne pszczoły. Po zachodzie słońca pszczoły opuszczają ul, aby chronić swoją kolonię. Uważaj, gdzie stąpasz. No nieźle, czyli musimy zabić pszczoły na pewno przeklęte. Mamy strasznego kurczaka. Te kurczaki wydają się wykazywać pewną dozę wrogowości wobec otoczenia. Fajnie. Przeklęte kurczaki, wilkołaki i inne dziwne rzeczy. Przeklęta krowa? Straszna krowa. Coś jest nie tak z tymi spokojnymi zwierzętami. Po prostu nie patrz w niedługo i wszystko powinno być w porządku. Czyli nie wolno patrzeć krowie w oczy. Tak jak innym zwierzętom. Dobra, mamy tego naprawdę sporo, więc jest kilka kartek. Mamy jeszcze straszne delfiny, straszne foksy, straszne kozły, straszne golemy, straszne świnie, straszne owce, squidy, villagery, creepery, endermany, gasty, slimy oraz zombie, które zamienia się w ducha. Dobra, bierzemy się do roboty. Na razie kładź się spać, nie idę. Jezu, jaki ten dom jest straszny. No, wygląda na nawiedzony. Na początku wejdźmy sobie na podwórko i zobaczmy, jak on wygląda z zewnątrz. No, oczywiście, że tak, to jest 100%. O Jezu, niu, to jest 100% nawiedzony dom. Co ja będę potrzebował? Na pewno marchewkę, żeby móc się leczyć czymś. Dobrze, szaka nie ma, bo mi dałby w łeb za to, że marchewkę ścinam. Cyk, 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 cyk. Okej. 64 marchewki, z pewnością to nam starczy na ten odcineczek. Co my tutaj jeszcze mamy? O, wiem, co muszę zrobić. Crafting, bo z craftingu będę mógł zrobić... Co to było? Okej, owieczka. Ale mam nadzieję, że nie nawiedzona, co? Tu damy sobie crafting, pyk. Zróbmy sobie troszeczkę więcej pochodni. Tak, drewienko. Bo wieczorem... Jeju, jakie tu są... Co się dzieje? Z tymi zwierzętami, halo? Krowy, to wy tak robicie? Nie stresujcie mnie. Pyk. 64. Dobra, zrobimy tak, żeby nam tutaj nic nie powchodziło do domu. Zaraz pójdziemy spać, ale musimy się na to wszystko przygotować. Zrobimy sobie łuk, bo musimy zestrzelić gasta, przypominam, nie? Pyk, jeden. Może być. O, nie, 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 nie! Zaczyna padać! O kurczę, co tu się dzieje? Wow, gasty! Uciekaj! Czy wy to widzieliście? Aha, w ostatnim momencie udało mi się uciec do domu. O kurczę, jakie dźwięki. O kurczę, jakie dźwięki. A! Faktycznie tam są gasty, no i jak ja mam z nimi walczyć? O! Zobaczcie jego głupi uśmiech. Postaram się odbić. Wow, 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 wow. Dobra, przeczytajmy sobie może coś o tych gastach. Nocą te stworzenia opuszczają Nether, aby polować na zdobycz na całym świecie. No nieźle, te dźwięki też wcale nie są za miłe. Czekajcie, ja wolę te drzwi zabarykadować. To co, zawalczmy z nimi w jakiś sposób. Co my tutaj mamy? Patrzcie na to! Ale unik, ale unik! Widzieliście to? Ha, ha! Czy wy to widzicie? Zwierzęta zmieniły swój wygląd. To jest przeklęta koza. Nawet do mnie nie podchodź. Zobaczcie na jej mordę. A! Gin! Jak? Co jest? Co jest, jak one się patrzą? Normalnie gęsia skórka. To jest nienormalne, że koze są takimi gapiami. Patrzcie na to! Nie! Gin! Gin! Dobra, ja będę potrzebował, wiecie co? Chyba jakiegoś... O! Co tu się dzieje? Idź mi stąd i nie drzyj tej gęby, bo mnie stresujesz. Kolejna! Gin! Padajcie, 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 padajcie! Poszły mi stąd! Krowa! Nawiedzona krowa, do tego lasu nawet się nie zapuszczam. Gin, gin! Mamy owieczkę, mamy krowę. Mamy... capa jakiegoś! Nie no, one są przerażające. Są krowy, którym nie powinienem patrzeć w oczy. Ale ja was tutaj wszystkie wyjaśnię. Nie, nie. Coś się z nimi dzieje. Nie patrz im w oczy, bo się w głowie kręci. Patrzcie na to. OMG, gin! Uciekam. O, Aladdin gdzieś jest. Gdzie jest Aladdin? Panie Aladdinie.
O! Kurczak! Dobrze, nawet nie dałem mu zaatakować mnie. Okej. Co my potrzebujemy jeszcze ubić? Lisa. Na pewno tam był lis. Okej, są przeklęte kurczaki. Wszystkie w ryja trzeba walić. Okej. Zobaczmy, czy biją. Bijecie? O! O! Atakują! Po jedno serduszko, co prawda, ale atakują. Sprawdźmy księgę wiedzy. Gasta mam. Creepera nie mamy. Villagera nie mamy. I nie mamy świni. Dobrze. Świnia i golem. Let's go. Ta noc będzie długa, coś mi się wydaje. Są villagerowie. Są szkielety. Ale ten villager się nie zmienia w nic. Zobaczmy, może tu będą jakieś strzały. Jest skrzynia? Nie ma żadnych skrzynek. Weźmy sobie crafting. Zrobimy najprostszy mieczyk z kamienia. Mogłem wziąć, zrobić go z żelaza. No trudno. No trudno. Za błędy się płaci, Farel. Wychodzimy. Let's go. O kurcze! Takiego się nie spodziewałem jeszcze. Od razu chciał mnie przeatakować. Widzieliście go? On wcale nie jest przyjazny. Dobra, ale poszedł, zaatakował te szkieleta. O co chodzi? Jest! Lisek! Lisek, gin! Jaki język! Paskudny. Dobra, kolejny lisek. Nie wiem, co one robią, ale nie chcę wiedzieć. Świnia przeklęta! Ale jesteś wstrętna. Dobra, gin. Uratowana. Jest delfin. Zobaczcie, jak on wygląda. Delfin zombie! Dobra! Odczarowany będzie. Kolejny płynie. Jakie on ma przerażające oczka. Co jest? Zombiak w wodzie. A! On gryzie. Gin! Dobra. Uciekamy stąd, bo zaraz mnie ten creeper dojedzie. Okej, okay, są ule. A! Są i pszczoły! Jakie mają zębiska! Odejdź ode mnie! Ale ich jest! Cztery sztuki. Wszystkie odczarujemy. Jeszcze jedna. Jeszcze bije mnie szkielet! No nie wierzę, nie wierzę. Odejdź! O! Dem! Mnie! Tam kolejny! O Jezuniu, przypał jedno serduszko! Uciekamy! Skrzynia! Z jedzonkiem. Dobrze, jedzonko może być. No ładujmy się do pełna. Co on tutaj ma za szmaragdy, spodnie, pierdoły jakieś. Sprawdźmy książkę. Kurczak załatwiony, krowa załatwiona. Delfina mamy, lisa mamy. A o co chodzi z golemem? W nocy golemy zamieniają się w potwory, które atakują wszystko, co się do nich zbliży. Czy przyjaciel, czy wróg. Okej. Okay. Świnie działają tak samo jak lisy, czyli im dłużej na nie patrzymy, to zabijają. O co chodzi ze squidami? Squid. Jeżeli podejdziesz zbyt blisko, te groteskowe stworzenia spryskają cię atramentem. Może po prostu lepiej zostawić je w spokoju. Brzmi strasznie. Mamy villagera z balonikiem. Chociaż ci wieśniacy są nieco zaniepokojeni. Mają nos do internetów. Sprzedają ci różne towary związane z browarnictwem. O kurcze. Mamy też strasznego creepera. Wow. Creeper eksploduje tylko wtedy, kiedy spojrzymy mu prosto w oczy. Okej. Okay. Ale mamy też jeszcze strasznego endermana. Ta kreatura wygląda na opanowaną, ale nie patrz na nią zbyt długo, bo możesz ją sprowokować. Mamy jeszcze też dużego slima. Slime może połknąć cię w całości, ale nie martw się, możesz wyjść z jego żołądka. Dobra. Tak jak wam mówiłem, noc z pewnością będzie długa. Może skupmy się na początku na golemie. Okej. Okay. Ty! Wilk! Panie wilku! Pan się nie zmienia? Ale czad! Tą krowę od razu trzeba ubić. Nie kręć mi tą głową, bo mnie zarazisz. Patrz, wilk goni lisa! Mały w dodatku, jazda z nim do spodu! Dobrze, pomogę ci. A masz w ryja, lisie. Jest i ten clown. Czy to jest Pennywise? Tak. Villager Pennywise, a wraz z nim przeklęta owca, która otworzyła gębę, jest straszna. Od razu... BAM! 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 Dobra, pokaż się. Handlujesz ze mną? Ja cię odczaruję. Ja cię odczaruję! Leżysz. Dobra, padł. Okej. Okay. Zombiak, który tak na... Ojeju, co ten creeper taki szybki? Odejdź ode mnie. Odejdź ode mnie. Spójrzcie na tego, szybko biega. To jest niesamowite, żeby creeper był taki szybki. Dobra, na szczęście. Ty mnie nawet tu nie czaruj. Jest i on, jest i szkielet. Jest i creeper. No i po mnie! Muszę szybko się pozbierać, muszę szybko się pozbierać. Mam nadzieję, że mi się uda i że mój loot jeszcze tam leży, że nie został wysadzony w powietrze, bo miałem tego naprawdę sporo. No, bierz to wszystko, Farel. Jest łuk, jest creeper. Ja opuszczam pana creepera. Muszę iść to sobie wszystko poukładać do chaty na szybkości. Tego się nie spodziewałem, że wysadzą mnie w powietrze. Jest i on, zombiak. Leżysz! O! Mam moją książkę wiedzy! Dobra, jednak tu był jeszcze mój locik. Czas pokonać Gasta. Szukamy Gasta. Jaki czerwony księżyc. Czy wy to widzicie? Aha! Pięknie! Pięknie odbiłem.
Jest Enderman. Czy wy go widzicie? Ja chyba sobie, wiecie co? O swoje wilki. Będą mi pomagać. Chodź. Lego! Bierz tą owcę! Zagryź ją! Dobrze! I to mi się podoba. Kolejny wilk. Jedz. Dobrze. Wal go! No pimpek! Atak! No i zabił mi wszystkie zwierzaki. Chodź, 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 wariacik. Chodź! Chodź! Ja muszę cię mieć w mojej kolekcji wiedzy! Yes! Padaj! Ale żeś! Zombiak, zombiak. Gryź go, Bobik! Dobrze. Slime! Slime u kurczaków! Co się dzieje? Nawiedzony slime, chodź! O! Gdzie jestem? A! Zjadł mnie! Byłem w żołądku slime'a? Jakim cudem to się stało? Nawet nie miałem szans z nim zawalczyć! On mnie zdeptał, on mnie zjadł, on mnie przeżył. No chodź. Chodź, chodź. O! Znowu! Uciekam, 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 uciekam! Zżar mnie na nowo. Jedz go, piesek! Patrz! Bobik go zagryzie! Uwaga, uwaga, czy są te slime'y jeszcze? O! On miał takie zęby i są w zagrodzie! Ha! Frajerzy! Patrzcie, ile ich tam jest. I co? I co teraz? Ja was odczaruję, już nigdy nie będziecie nikogo połykać, zagryzać. Tak jest, tak jest. Porąbany tryb. Mówili, będzie spoko, łatwo, fajnie. Graj, zero stresu. Jest i gast, który utknął. Jak utknął, no to go normalnie trzeba z broni. Raz, dwa, trzy, ile ich tu jest? Co tu się stało? One wszystkie się zblokowały na drzewach. Ale łatwo, ja zbierałem strzały na nie. Dobra, squid, nawiedzony squid. Z łuku chcesz? Pat! Dobra, ale pająk, pająk, pająk. Podejdźmy do niego. O! O! Dostałem od kałamarnicy, nie widzę! O, ty cwaniaro. Leżysz. Ostatni potwór do pokonania. Jest i golem! Gdzie on jest? Będę z nim walczył. Woo! Albo i nie. Aha, gaścik. Dostał! Kolejny! Wow! Wow, 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 wow. Jeszcze pół serduszka, pół serduszka, pół serduszka, pół serduszka. Ja postaram się go z łuku strzelić. Dostał? Dostał? Padnę, padnę, padnę. Jak mnie złapie, to padam. Creeper! Dobrze! Wal go w plecy! Wow, on świnie podbija! Creepera! Niesamowite, że on mi creepera podrzucił do góry. Wykonałem wszystkie misje i zobaczcie na to! Stał się dzień! Wszystko wróciło do normy! Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał! Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał! I pamiętajcie, nie grajcie w Minecrafta o 3 w nocy. Trzymajcie się, hej!